Siema, dzisiaj przyjechałem do Świeradowa i będziemy się wybierać na Sępią Górę. Ja sobie skręcę tylko rower. Dobra, rower poskręcany, ja się przeniosłem do cienia, a w planach jest dzisiaj właśnie Sępia Góra, która znajduje się tam o daleko. I ten filmik będzie krótszy, nie będzie już takiego długiego, tylko po prostu pokażę wam w tym filmie właśnie takie ciekawe miejsca, które warto zobaczyć w Świeradowie. Normalnie idąc na nogach można tam dojść z tego parkingu tutaj, zaraz wam pokażę co to za parking, 40 minut, godzina max, tak spokojnym tempem. Pokażę wam dwie trasy, które prowadzą na Sępią Górę. Ja oczywiście wjadę rowerem, a można też przychodzić normalnie na nogach. A zaparkowałem tutaj, o, bezpłatny parking. Tam Fiacik sobie czeka. Bardzo duży parking. I dobra, ruszamy. Zobaczycie jak wygląda trasa i że warto przyjechać do Świeradowa. Na początku z parkingu kierujemy się w dół, w stronę stacji benzynowej. Tutaj między budynkami mieszkalnymi jest takie przejście. Tutaj cały czas w dół jest oznaczenie trasy, a tam się kierujemy. Skręcamy tutaj w stronę tego mostu nad rzeką i w prawo. Z ostatniego doświadczenia wiem, że jak mam kamerkę na uchwycie i nagrywam, to mikrofon zbiera hałas z silnika, więc takie nagrania, jak będę coś mówić, to będę starać się nagrywać z patyczka, ze selfie sticka. No i tak jedziemy taką drogą. A w tym miejscu zawsze, jak będziecie iść, zawsze co tu jestem, jak idę z buta czy na rowerze, to zaraz obok domków, które się tutaj wyłonią, wybiega kurde głupi psiur i dżery. Ja zawsze. Zaraz zobaczycie, pewnie teraz też będzie. O, jest, już się kurde czai. Zawsze debil kurde wybiega i biegnie za tobą i dżeryja. Akurat dzisiaj spokojny jest. Nie wiem czemu. I właśnie w tym miejscu zaczyna się wysoka droga na Sępią Górę. Jak idziecie z buta, no to warto pójść właśnie tutaj. Ale jak macie jakiś wózek czy coś, czy wam się nie chce, to możecie iść cały czas tą drogą. Jest łagodniejsza, dłuższa. A tutaj dojdziecie od tego miejsca w pół godziny, takim szybkim krokiem. No. Potem ja pojadę oczywiście tą drogą, ale zjeżdżać będę już tamtą. Cały czas w dół i pokażę wam jak te obie drogi wyglądają.
I właśnie dojeżdżam do Sępiej Góry. Powiem wam, że tak się kurde zmachałem. Jak ostatni raz wjeżdżałem na tą kopalnię kwarcu i na wysoki kamień, to się tak nie zmachałem, nie wiem. Chyba po prostu przez przerwę, że długo nie jeździłem, bo kurde, mimo wspomagania elektrycznego, to jestem taki zmachany. A to nie jest tak wymagająca górka. O, zaraz wam pokażę. Czyściutko, mało ludzi. Akurat dzisiaj trochę jest. Przyjechałem tą łagodniejszą trasą. Teraz będę jechać niebieską, czyli tą trudniejszą, co lepiej nią wchodzić na nogach. No i nagram tą trasę, bo będzie masakryczna, jeśli chodzi o rower, o zjazd. Nie wiem, czy dam radę, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że się nie wypierdzielę. Ogólnie się tak dużo ludzi zrobiło na tej Sępiej Górze. Szczerze powiem wam, że inaczej sobie wyobrażałem ten zjazd na rowerze, tą trasą. Pamiętam, jak tu kiedyś szedłem, schodziłem w sumie z Sępiej Góry i dwie osoby na rowerach tak zapierdzielały. No ale to widocznie musiały mieć spore doświadczenie. Bo tak jak ja teraz tutaj, to po prostu zszedłem, bo nie daję rady. I właśnie jestem na tej drodze już, zjechałem. Nie polecam rowerem zjeżdżać tutaj. Jak nie macie doświadczenia, więcej będziecie prowadzić niż zjeżdżać. Lepiej już chyba tą drogą fajną się rozpędzić. Kurde, pozasuwać, niż właśnie zjeżdżać tymi kamieniami. Jest tak masakrycznie. Przypominam, że jeżdżę bez zapasowych dętek, łatek, czegokolwiek. No i jak na razie nie przebiłem. A było sporo takich
kamieni, gdzie bałem się, że przebiję tą oponę i skończę tą wyprawę dzisiaj. A nie chcę jeszcze jej kończyć, to za wcześnie. Jedna górka to za mało. Ale ja ten odcinek się skończy właśnie na tym.